To co, powitajmy się wszyscy razem na początku drugiego dnia konferencji oblicza tolerancji. Pierwszy referat, nasz rodzimy człowiek, czyli pan Damian Nowak z UJD i temat, co widać w załączniku, terroryzmów w ujęciu Wiktora Emila Frankla. 20 minut, 5 minut przed końcem będę informował. Dziękuję, to tak zostałem przedstawiony, to nie będę drugi raz się przedstawiał. Jeśli chodzi o o sam temat terroryzmu w ujęciu Wiktora Emila Frankla, wydaje się, że jako filozof nie powinienem tego tematu podejmować, ponieważ Wiktor Frankl był przede wszystkim znany jako psychiatra, psycholog, osoba zdecydowanie związana z działką psychologii, a nie filozofii. Jednak warto zauważyć, że mimo to był on doktorem filozofii. Nie uciekał się w swoich ideach, w swoich koncepcjach od pytań filozoficznych. Wobec tego postanowiłem przyjrzeć się jego założeniom filozoficznym, a w temacie dzisiejszej konferencji zobaczyć, jaki on miał stosunek do właśnie tolerancji. Bo sam temat mówi nam o izmach. Izmami w jego wydaniu są psychologizmy, socjologizmy, biologizmy czy tam fizykalizmy. O tym powiem chwilę później. Jednak można powiedzieć, że otaczają nas różne koncepcje, wizje człowieka. I te wizje człowieka jakoś wpływają na obraz społeczny, na każdego z nas. I jego podejście tolerancji do tych obrazów jest, można powiedzieć, dość otwarte. Ale o tym powiem trochę później. Proszę się nie bać tych terrorów, bo brzmią one trochę jak terroryzm z tymi izmami, ale to tylko taka zbieżność. Plan wystąpienia. Zaczniemy od mitu naukowej, tutaj w kontekście Frankla, psychologicznej bezzałożeniowości. Nauka domniema sobie, że jest obiektywna, że wyraża prawdę absolutną i obiektywną i prawdziwą dla każdego innego. Jednak trzeba przyjrzeć się temu bliżej i kiedy weźmiemy pod lupę te założenia, to dostrzeżemy, że każda taka koncepcja naukowa ma pewną określoną wizję człowieka, do której niekoniecznie zawsze się przyznaje. Ale o tym sobie powiemy zaraz. Analiza egzystencjalna i logoterapia Wiktora Frankla. To jest właśnie ten nasz punkt wyjścia, czyli ujęcie Wiktora Frankla. Później przejdziemy do trójwymiarowości człowieka. No to jest właśnie ta koncepcja, że człowieka można oglądać z różnych wymiarów, pod różnym kątem. I Frank też zakłada pewien wymiar, o którym sobie powiemy. Redukcjonistyczne koncepcje człowieka. To właśnie te, które koncentrują się tylko na jednym wymiarze. O tym też sobie powiemy zaraz. No i na sam koniec, bo już tego ostatniego nie będę poruszał, terroryzmów. Terroryzmów, czyli właśnie wszechobecne bombardowanie nas tylko jedną perspektywą. Mit naukowej, psychologicznej bezzałożeniowości. To, o czym powiedziałem. To jest fikcja według Frankla. Coś takiego nie istnieje. Dajmy na to, wywodził się Frank, o czym powiem za chwilę, z nurtu psychoanalizy, można powiedzieć, ze szkoły wiedeńskiej. Był, można powiedzieć, uczniem Freuda. Wiele mu zawdzięczał, ale co do samej psychoanalizy podchodził krytycznie. I tutaj można na potrzebę tego przykładu podać, że psychoanaliza redukuje człowieka do stanów psychicznych, do pewnych procesów psychicznych. Mówi się, że jest psychologią głębi, czyli zajmuje się procesami nieświadomymi. Uważa, że pewne nieświadome, nieuświadomione przez nas procesy są w stanie wpłynąć na to, jak żyjemy, kim jesteśmy. No i Frank uważał, okej, ale to nie determinuje. Psychoanaliza, powiedziałaby, trochę determinuje. No i tutaj pojawia się zgrzyt. A nie wszystkie koncepcje przyznają się do takich ukrytych założeń, że tylko psychika, nic dalej. Dusza? O ile jest psychiką, spoko.
a u Franka będzie to trochę szerzej. Frank otwiera się, otwarcie przyznawał się do tych założeń. I tak, analiza egzystencjalna i logoterapia Franka. Wpisuje się w podejście humanistyczno-egzystencjalne w nurcie psychologicznym, czyli akcentuje całe człowieczeństwo, całą postać człowieka, nie redukuje ją do pewnych zachowań bodźców behawioralnych, tak jak na przykład behawioryzm zajmujący się samymi odruchami. Logoterapia Frankla zajmuje się całą postacią, wszystkimi wymiarami. Dalej mamy... Frank określił swoją koncepcję psychologią wyżyn. Tak jak powiedzieliśmy, psychologia głębi to był Freud, a tutaj mamy psychologię wyżyn, czyli jest coś wyżej niż nasz organizm, niż nasza psychika i procesy gdzieś nieuświadomione. Jest jeszcze jeden pewien wymiar, który decyduje o całym naszym człowieczeństwie. Logoterapia, no trzeba rozróżnić, tak? Logoterapia to jest bardziej terapia. Jako psychiatra opracował pewną metodę, która pomaga wyjść ludziom ze swoich problemów. Za to analiza egzystencjalna to bardziej wizja obiektywna, która pozwala nam dotrzeć do pewnego ostatecznego celu. No, logoterapia, żeby nie być aż taka narzucająca, stara się unikać pewnych twardych założeń, jest Bóg i tak dalej. A analiza egzystencjalna pozwala sobie na takie kwestie. Stawia sobie za główny cel jedna i druga pomoc w doprowadzeniu człowieka do jego najgłębszej prawdy. Każdy człowiek ma pewien sens, każdy człowiek ma pewną prawdę. Logoterapia stara się bardziej pomaga znaleźć ten sens człowiekowi, poszczególnemu, konkretnemu. Analiza egzystencjalna poprzez ten konkretny sens dotrzeć do absolutnego sensu, czyli tego, jaka jest rzeczywistość i jak to obiektywnie wygląda. To jest oddziaływanie w sferze fizycznej i psychicznej, tak? No, jesteśmy tym ciałem i duszą, ale również nie odnosi się w tym wszystkim do środków chirurgicznych czy farmakologicznych. Nie stara się nam przerobić jakichś komórek mózgu albo też wpłynąć substancjami na nasze stany. Stara się nam uświadomić pewne procesy, pomóc nam zrozumieć samego siebie i poprzez to dojść do tego, kim jesteśmy, po co żyjemy i tak dalej, żeby człowiek próbował sobie na te pytania odpowiedzieć. To już mówiłem, trzecia wiedeńska szkoła psychoterapii skupia się na sensie egzystencji, poszukiwaniu tego sensu. Te pozostałe szkoły psychoterapii to freudowska analiza. Ona wyznawała zasadę przyjemności za to, co jest tym motorem do życia, działania, tym, co jest najważniejsze w życiu człowieka. O, coś się stało. Mamy też psychologię adlerowską, która posługiwała się terminem woli mocy, czyli dążenia do wyższości, do dążenia do pewnego znaczenia w świecie. No, ludzie, można powiedzieć, mają czasami taki kompleks niższości na punkcie pewnych swoich niedoskonałości. I starają się zaznaczyć swoją obecność, na przykład dostając się na wyższe stanowisko i dzięki temu nadają swojemu życiu jakiś sens. No, Frank patrzył trochę na to sceptycznie. Jednak warto znaleźć jakiś ważniejszy sens niż tylko zaistnienie, pokazanie się w świecie. Walczy ona z uprzedmiotowieniem. Mamy tutaj obrazek pana, który gra na gitarze i na jego twarzy widać publikę. Można powiedzieć, że ta publika stała się nim i stał się on pewną redukcją. Jest on osobą wartościową o tyle, o ile pełni rolę muzyka, o ile jest tutaj gwiazdą, więc jego ja zatraca się w tym, kim faktycznie jest, przestaje być. Oprócz sfery cielesnej, psychicznej, posiada tą sferę duchową człowiek. No i tutaj może cytat. To, co cielesne, jako sama możność, potrzebuje duszy, czyli naszej psychiki, jako swego urzeczywistnienia, żeby można było jakoś funkcjonować. To wszystko musi nami zarządzać, te komórki i tak dalej. To jest dosyć skomplikowany mechanizm. I wreszcie ducha, jako swego spełnienia się, czyli tego, co będzie wydawać polecenia, tego, co będzie to wszystko spajać. Ale no, trzeba zaznaczyć, że te wymiary nie są od siebie oddzielone, to wszystko działa razem, to nie jest tak, że jeden bez drugiego może istnieć. Istnieją świadome i nieświadome duchowe siły kierujące świadomym życiem. Można powiedzieć, Freud mówi, są pewne tam defekty w naszym umyśle, które wpływają na nasze życie. A Frank mówi, okej, tam są defekty, ale mam jeszcze defekty duchowe, czyli
trzecia sfera, którą pomija tradycyjna psychologia. Wobec tego te duchowe, niezaspokojone potrzeby będą wpływać na nasze życie. Możemy na pewno w pewnym stopniu cierpieć na różne objawy, takie jak depresje i inne konsekwencje będące nieleczonym skutkiem braku sensu w naszym życiu. Trójwymiarowość człowieka to właśnie te trzy wymiary, które składają się na nas. W wymiarze biologicznym człowiek jest zdeterminowany i dąży do utrzymania równowagi. Determinowany, ponieważ no, jesteśmy w konkretnym miejscu, konkretne ciało mamy, no i staramy się jakoś żyć, żeby nas coś nie bolało, żeby było fajnie. Dalej w psychologicznym również dąży do utrzymania równowagi, ale jest przy tym trochę bardziej swobodny. No jednak ta psychika ma swoje pewne nieświadome do końca nasze mechanizmy, nie jest do końca zbadana, jest tam jakaś większa swoboda. No i trzeci wymiar duchowy. No i tutaj człowiek ma możliwość zajmowania dowolnej postawy wobec naturalnych uwarunkowań. To jest bardzo ważne i znamienne dla Franka. Człowiek zawsze ma wybór. Jesteś sparaliżowany, no smutne to jest i bardzo pewnie trudne w życiu, ale ty możesz to jakoś wykorzystać, przekuć na pewne doświadczenie, to cię na pewno ukształtowało, na pewno miało jakiś wpływ na twoje decyzje. Pomyśl o tym szerzej, tak? Znajdź jakiś szerszy punkt odniesienia do tej sytuacji. To napawa pewną nadzieją. No i można powiedzieć w wymiarze duchowym, czyli w wymiarze naszego sensu życia. No nie jest super, kiedy wiedziemy sobie cały czas stabilne życie, rodzinka, dom i wszystko nam się układa, super zarobki. No nie jest tak. Niektórych doprowadza to do stagnacji, do jakiegoś braku, jednym słowem, do braku. Braku jakiegoś sensu wyższego, dla którego warto żyć. Po co tak pracować, po co się trudzić. Ludzie potrzebują czegoś takiego, więc napięcie w naszym życiu może wpływać korzystnie. A spójrzmy teraz przez pryzmat tego napięcia na codzienność. Współcześnie stara się nam pomóc farmakologicznie, chirurgicznie, abyśmy nie doświadczali pewnych przykrości, aby nasze życie było jak najwygodniejsze, jak najbardziej dostosowane do naszych potrzeb. Czyli starają się nas ugłaskać. Można powiedzieć, że jest to wbrew temu założeniu, o którym Frank mówił, że potrzebne jest pewne napięcie, które współczesne czasy nam nie zapewniają. Zaraz przejdziemy właśnie do tego etapu redukcji, który następuje, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, no to powiedzmy sobie o tym, skąd się w ogóle bierze w nas problem, jeśli chodzi o niezaspokojenie potrzeby duchowej. Otóż powszechne konsekwencje pustki egzystencjalnej, czyli tego pewnego braku, wynikają z masowej trójcy neurotycznej. To jest m.in. depresja, uzależnienie i agresja. Depresja często prowadzi do samobójstw. No i taka nieciekawa statystyka. W ubiegłym roku 92 osoby w wieku od 13 do 18 lat popełniły samobójstwo. 344 osoby w wieku 19 do 24 lat. To jest dość sporo. I można powiedzieć, że to jest dość stała tendencja. Polska podobno jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o falę samobójstw wśród młodych osób. Więc widać, te problemy z brakiem sensu pojawiają się. Następnie narkotyki są pewnym sposobem na łagodzenie naszego bólu. Ludzie uciekają się do alkoholu, do narkotyków, do różnych używek, które mają nam pomóc jakoś załagodzić to nasze cierpienie, ten brak sensu. Czasami oczywiście jest to wynikiem, te nasze problemy są wynikiem jakichś biologicznych zmian i to Frank nie odcinał się od tego, albo gdzieś faktycznie psychicznych, ale bardzo często raz na co piąta diagnoza zakłada, że jednak chodzi o sens życia, tak? że to jest dość powszechne, to nie jest coś marginalnego. Przekształcenie agresji, tak? Czyli na przykład ludzie często, żeby się wyżyć, zaczynają uprawiać sport, tam boksować worek albo oglądać telewizję. Mówi się, pooglądaj sobie telewizję, to sobie użyć, jak będą oglądać telewizję, uprawiać sport, no to wtedy złagodnieją. Ale Frank mówi, no nie. I badania potwierdzają tę tendencję, że tak faktycznie nie jest.
Redukcjonistyczne koncepcje człowieka. Człowieka definiuje się w takich koncepcjach, na przykład biologicznych, jako złożony mechanizm biochemiczny zasilany przez system spalania, który z kolei zaopatruje w energię komputery o nadzwyczajnych możliwościach przechowywania informacji. Albo też mówi się o człowieku jako przystosowawczym systemie kontroli. Albo też określa się już tak typowo biologicznie jako nagą małpę. Więc widać, są to pewne redukcje i wydaje nam się, że jesteśmy jednak czymś trochę więcej niż tym takim komputerem. Tak samo w takich koncepcjach wartości, czyli coś, co przez lata pewną tradycję filozoficzną też było uznawane za dość ważne, uważa się jako ograniczenia homeostatyczne w procesie bodziec reakcja lub też mówi się, że to są mechanizmy obronne czy reakcje upozorowane. No i tutaj Frank podkreślał, że nie byłby w stanie żyć i umierać za swoje mechanizmy obronne. No i to myślę jest dość ważne. No i tutaj pytanie do Państwa w sumie. Dlaczego nie mielibyśmy zapewnić sobie świętego spokoju po prostu zażywając narkotyki? Albo modyfikując swoje ciało tak, aby nie doznawało cierpienia. Jeżeli byłaby taka możliwość, czy nie byłoby to rozsądne właśnie użyć sobie totalnie? Po co się męczyć? No myślę, że to daje do myślenia i pokazuje nam, że jednak chcemy chronić pewien wymiar swojego człowieczeństwa, jest w nas coś więcej. Terroryzmów, czyli to, w jaki sposób one na nas wpływają i jak nas bombardują. Współcześnie zaciera się różnica między byciem człowiekiem wartościowym, w sensie godności, a byciem wartościowym w sensie użyteczności. Często się mówi, że ktoś jest wartościowy, ponieważ przydaje się w pewnej pracy, a nie w sensie dlatego, że jest człowiekiem, jest cenny, ponieważ każdy człowiek ma jakieś znaczenie i tak dalej. Nie powinniśmy szanować ze względu na to, że jest człowiekiem, a dlatego, że potrafi ładnie pisać, ładnie programować, czy cokolwiek innego wykonywać. Dobra, 5 minut. Kto nie jest świadomy tej różnicy pomiędzy byciem wartościowym a byciem godnym w każdej sytuacji, powinien konsekwentnie domagać się eutanazji tych, którzy nie przynoszą już żadnego pożytku, czyli na przykład starców, nieuleczalnie chorych, czy jakichkolwiek upośledzonych osób. W ogóle, spójrzmy na medycynę. Kiedy lekarz nie widzi nadziei na leczenie pacjenta, no to powinien konsekwentnie stwierdzić, ach, niech sobie umiera. Te leki są drogie, mogą się jeszcze przydać. Ale jednak widać, że społeczeństwo gdzieś zakłada, że będą leczyć, będą starać się doprowadzić go do pewnego stanu zdrowia. Nawet mają wszyscy nadzieję, że ktoś wyzdrowieje. Mimo to jakaś wiara zachodzi. Tak? Czyli widzimy, że ludzie widzą jakiś większy sens istnienia niż tylko przeżycie. Terroryzmów. Wygaszenie instynktów i zniszczenie tradycji. To sprawiło, że ludzie pojawili się w sytuacji, gdzie nie wiedzieli, jak żyć. Kiedyś instynkty nam biologia mówiła, zabij, ukradnij, zrób to i to. Społeczeństwo mówi, nie, starczy. Później pojawiła się kultura, pewna tradycja, rodzina przekazywała wartości. Teraz, śmierć Boga, koniec, skończyło się, zmierzch. I ludzie są skazani na wielką niewiadomą. Najłatwiej podążyć za innymi. No i stąd konformizm. Frank widzi w tym pewną kontynuację. Albo też ludzie idą w różne totalitaryzmy, które biorą całe nasze życie w system i pozwalają na pewne naturalne zachowania i tak dalej. Fatalizm psychologiczny. Ludzie nie widzą już niczego wyższego. Człowiek zaczyna zastanawiać się nad sensem rannego wstawania. No bo po co wstawać, jeżeli to wszystko jest takie zdeterminowane, to wszystko tylko, żeby przeżyć i tak dalej. Tak? Nie ma większego sensu. No i z powodu niezaspokojenia potrzeby sensu świat dąży do coraz większej seksualizacji na przykład, która objawia się odczujniczeniem seksu w pewnej ważnej sfery naszego życia. No i tym samym sprawia, że te wartości, które były w kulturach tradycyjnych dla człowieka dość bliskie, ważne, przestają się liczyć. No i ta seksualizacja jest jednym z tych objawów, o których chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o tolerancję. Że powinniśmy, myślę tutaj za Franklem, powinniśmy być świadomi tych różnych wpływów i jako całość, czyli złożona z tych różnych czynników fizycznego, psychicznego i tego duchowego, być w stanie panować nad tymi papędami i móc zawsze zachować pewną,
pewną wolę swoją, nie musieć bezsensownie podążać za większością ani za systemem. Już tutaj powoli kończąc, ludzie najczęściej radzą sobie z tym brakiem sensu poprzez zdobywanie pieniędzy, poprzez wybujałe libido, tak? Poprzez zaspokajanie swoich potrzeb, jakichś takich pierwotnych, zwierzęcych. Widać, że coraz częściej jest jakieś dążenie za nowymi przygodami, za nowymi gadżetami, a gdzieś traci się jakiś ostateczny sens. W sytuacjach, tutaj cytat już pod koniec, w sytuacji panującej w obozie koncentracyjnym osoba stawała się rzeczą, jednakże w pokoleniu współczesnym obozom koncentracyjnym człowiek często czyni rzecz z samego siebie. To znaczy, że uprzedmiotawiamy siebie sami, świadomie, podążając za pewnymi normami, za pewnymi zachowaniami, które nam narzuca społeczeństwo i nie zawsze zastanawiamy się nad tym, czy one są dobre, czy złe. I Frank by powiedział, złe jest to, co niszczy nasze naturalne, duchowe potrzeby. To, co mówi, że nie ma ducha, jest tylko fizyczność. Żyjemy tylko po to, żeby przeżyć, żeby się rozmnażać. To jest złe, według Franka. Ale trzeba być tego świadomym. Trzeba wiedzieć, że jest nas coś więcej. Zawsze mamy wolę decydowania o tym, jak w danej sytuacji się zachowamy. I myślę, że to będzie z mojej strony koniec. Bardzo dziękuję. To chyba od razu dyskusję, tak? Bo nie mamy drugiego na razie prelegenta. Dowoli, jak ktoś ma ochotę, uwagi, komentarze. Tak, bo tam w sumie taki jest wyznik tego referatu, że to takie myślenie, że w radzie to tego nie wpada pod seksualnością. To jest jednak negatywne, tak? Mhm. A nie odwrotnie, że to jest jednak jakby odpowiedź taka, jakby takie lekarstwo na ten współczesny świat, tam też te narkotyki były, że to tak może jednak ludzie nie bardzo. No właśnie, takie społeczeństwo jakby nie akceptuje tych narkotyków, tak, no bo to jest jakaś tam droga ucieczki, nie? Ale z drugiej strony mamy inne używki, no jedno samo nie bardziej akceptowalne, tak? A z drugiej strony mamy, nazwijmy to tak, popkulturę, filmy, gry komputerowe i to też jest ucieczka i to jest powszechnie akceptowalne. To Frank powiedział, że nawet jak coś jest powszechnie akceptowalne, a redukuje nasze życie do pewnej tylko sfery, ogranicza nasz wymiar, no to już nie jest dobre. Tak? To powinniśmy tolerować, niech jest, ale też pokazywać, że tutaj są jakieś braki, tak? Idąc tym nurtem. Bo on uważał, że warto szukać głębszego sensu niż tylko zaspokajanie pewnych potrzeb, a w ogóle seks to był pewien wyraz miłości, tak? Że uważam, że miłość jest jednak dość istotną wartością, ale już tak głęboko w to nie chodziłem. Jednak te wszystkie redukcje właśnie do tych społecznych jakichś tylko wpływów, to wszystko nie jest dobre w tej wizji. Tak? Trzeba szerzej patrzeć na to. Bo mam taką dość silną tezę, że tak trochę to tak mówi jak na filozofii antyku, tak to co Seneca mówi, tak? Że to poddawanie się przyjemnością życia tak naprawdę cię prowadzi ostatecznie do nieszczęścia, nie? Ale skąd on to bierze, tak? Bo jednak dzisiejsza psychologia ci powie coś takiego, nie? Że to co mam powiedzieć, ja ci nie powiem jak żyć, nie? Ja ci tylko mogę, ty sobie sam wybierz jak chcesz żyć, ja ci tylko pomogę to zrealizować, nie? Każdy sposób na życie jest traktowany jako coś dobrego. Tutaj u Franka warto wspomnieć, on, jak na samym początku mówiłem, był doktorem też filozofii, wychodził z nurtu psychoanalizy i trzeba przyznać, że on, jeśli chodzi o logoterapię, nie proponuje rozwiązania. W ogóle nie proponował stricte rozwiązania, starał się prowadzić człowieka do jego, najpierw jego prawdy, a później pokazać, jak ta prawda ma się w kontekście do całego społeczeństwa. Więc faktycznie była to psychoterapia, tak jak się rozumie też współcześnie przez to jest w pewnym nurcie, ale to się wiąże z pewnymi konsekwencjami. On patrzy na całość człowieka, też wymiary nie tylko biologiczne i tak dalej, na otoczenie. Czyli nie był takim typowym terapeutą, który jakby szuka zaburzeń i ci pomaga jakby... Nie, nie. ...to, co chcesz, tylko był takim mentorem, czyli duchowym... Widział jakąś...
coś więcej. Coś więcej to na pewno. Był tym, też, bo był też psychiatrą z wykształcenia, też profesorem i tak dalej, więc on jakby doświadczenie i całą wiedzę psychologiczną, psychiatryczną posiadał, jednak denerwowało go to, tak? Krytykował te nihilizmy, czyli te koncepcje właśnie freudowskie pod tym względem, że niwelują obszar swój badawczy tylko do tej sfery psychicznej. Bo po prostu on chciał jeszcze coś więcej do tego dodać i patrzeć szerzej. Ta sama logoterapia, ona nie tylko jest, czyli głównie nie jest postrzegana jako osobna szkoła, a właśnie jakoś uzupełnienie tych tradycyjnych terapii. Więc pod tym względem ona zwraca uwagę, że trzeba patrzeć szerzej, jednym słowem. Ania? Ja chciałam zapytać, jeżeli chodzi o ten sens indywidualny człowieka, to zdanie Franka, on jest odkrywany, czy człowiek sam sobie może ten sens nadać w swoim życiu, czy to po prostu też zależy od człowieka? Czy jedni odkrywają, drudzy nadają? Czy on jest jakby już wpisany w człowieka, czy można go sobie dowolnie ukształtować, być szczęśliwym? Trudno powiedzieć, ale przychodzi mi na myśl jednak jego analiza egzystencjalna i tam pojawiają się takie koncepcje, że jest nadsens, pewien sens w ogóle, całości i my w pewien sposób odkrywamy ten nadsens, ale nie jesteśmy, czyli też nasze życie pewnym jest elementem tego całego sensu rzeczywistości, ale my nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jaki to jest sens, ponieważ jesteśmy za mali, jednym słowem, jesteśmy trochę ograniczeni tymi sferami jednak mimo wszystko. Mimo że wychodzimy i transcendujemy w stronę tego całościowego sensu, to trudno nam to przeskoczyć, więc można powiedzieć, myślę, że tutaj nie będzie to jakimś nadwyraz interpretowanym fragmentem, że jednak odkrywamy, tylko że nieświadomie odkrywamy. Nawet jeżeli uważamy, że nadajemy, to odkrywamy jakoś ten sens. Jeżeli staramy się faktycznie dotrzeć do jakiegoś większego sensu niż tylko zjedzenie chipsów. Na przykład. Ja sobie pozwolę kilka uwag zrobić. Jedna to jest taka, ty chyba byłeś na tym wystąpieniu moim na spotkaniu instytutu, gdzie Perek zwrócił uwagę na wieloznaczność pojęcia redukcjonizm. Ja zacząłem się potem też nad tym jakby sam zastanawiać, bo redukcja niekoniecznie musi być od razu pejoratywna. To znaczy, jeśli oczywiście jedno ze znaczeń takie jest, czyli mamy pewną całość, ja wyjmuję fragmencik i w tym sensie na przykład, no nie wiem, to jest trochę tak, jakbym wystawił z tej sali biurko i powiedział, że to jest właściwie cała sala. No nie, to jest element tej sali. Ale ona się, jakby całość się do tego nie sprowadza. W tym sensie redukcja to jest jakby zawężenie do pars pro toto, czyli traktowanie pewnej części jako całości. Ale z drugiej strony redukcja, na przykład takiego rozumie chociażby podejście fenomenologiczne, czy nawet egzystencjalizm, to jest próba szukania jakiegoś doświadczenia źródłowego, czyli redukujemy, w tym sensie jakby zawieszamy to, co jest jakoś nieźródłowe, żeby znaleźć takie jakieś fundamentalne doświadczenie, tak? Podejrzewam, że u Franka obydwa redukcjonizmy występują, czyli z jednej strony on się sprzeciwia sprowadzaniu człowieka do jednego z wymiarów, bo twierdzi, że człowiek jest wielowymiarowy, ale z drugiej strony cała ta jego logoterapia zakłada, że właśnie doświadczeniem źródłowym człowieka jest poszukiwanie sensu, tak? To znaczy, ostatecznie pod każdym jakby działaniem, myśleniem, funkcjonowaniem człowieka da radę znaleźć takie dążenie do odkrywania sensu i w tym sensie jest to redukcja jakby do doświadczenia źródłowego. Odniosę się tylko, spróbuję. Jeśli chodzi o tę redukcję, on faktycznie nie mówi, że wymiar cielesny, duchowy, psychiczny, on jest zły. On nie jest zły, on jest pewnym tylko wzięciem, skupieniem się tylko na jednym aspekcie, ale to nie mówi automatycznie, że psychoanaliza się myli, po prostu... Czy myli się, gdyby chciała różnicę pretensje, że tylko to. Że tylko to, dokładnie. Tak, tak? Że w tym znaczeniu, ale nie mówi, że to wszystko albo, że mamy dostęp, że to jest całościowy opis i cała reszta... Tak, że pod tym względem... Zgoda. Druga rzecz to jest trochę a propos tego, co powiedział Zbyszek. Bo mam wrażenie, że Frank się wpisuje w pewien nurt współczesnego myślenia o człowieku,
który ja sobie trochę nazywam myśleniem transgresyjnym, czyli że człowiek to jest taki byt, który ciągle przekracza jakby samego siebie, tak, że on jest niesprowadzalny wręcz do samego siebie. My jakby ciągle transcendujemy siebie w kierunku świata, w kierunku innych, w kierunku jakby fundamentalnych pytań i tak dalej, i tak dalej. W tym sensie człowiek jest nie tylko sobie dany, ale jest jakoś zadaniem, tak? Natomiast problem rzeczywiście polega na tym, że to jest fajny, ale formalny czysto opis. Bo teraz pytanie jest w kierunku, to jest opis, że człowiek przekracza siebie. Natomiast pojawia się pytanie, czy wszelkie sposoby przekraczania siebie są właśnie równouprawnione i równowartościowe. Pamiętam taką rozmowę kiedyś na Uniwersytecie Warszawskim z Piotrem chyba Mazurem. To jest ten od neostoicyzmu i tak dalej. Ja mu pokazałem taką książkę, znaczy zacząłem z nim rozmawiać o takiej książce Luca Ferrego, Jak żyć. I mówię, słuchaj, kurde, no to jest strasznie fajna sprawa, bo to jest powrót do filozofii rozumianej jako sposób życia i tak dalej, a on mi w pewnym momencie mówi, wiesz co, ale to jest jednocześnie strasznie niefajne. Dlaczego? Bo ta książka, z tej książki wynika, że tak długo jak filozofia jest sposobem życia, tak wszystko jest fajnie. Natomiast problem polega na tym, że nie jakby książka nie wartościuje w żaden sposób sposobów życia, czyli sposób życia nazisty jest równie fajny jak sposób życia stoika i tak dalej. Bo jedno i drugie jest pewną propozycją na rozegranie własnej jakby egzystencji, tak? No i problem polega na tym, czy niestety nie trzeba tu wprowadzić jakiejś aksjologii. Ja wiem, że pewna aksjologia tu się pojawia, ale moim zdaniem ona jest też problematyczna. Ja w swoich tekstach gdzieś przywołuję ze dwa razy takiego, nie przypomnę sobie tej chwili nazwiska. Ty bardzo łatwo przechodzisz między dwoma takimi pojęciami jak prawda i sens. A ja przywołuję takiego faceta, który pisze artykuł noszący tytuł mniej więcej w ten sposób. Jestem nihilistą dlatego, że wierzę w prawdę. To znaczy prawdą o świecie jest brak sensu. My zakładamy, że te dwa pojęcia... I to też jest jakaś prawda. Poczekaj, ale prawda, ale niekoniecznie sens. To znaczy my zakładamy, że prawda jest skorelowana z automatu z sensem. To znaczy prawdą o świecie jest jakiś sens tego świata. Ale być może prawdą o świecie jest właśnie brak jakiegokolwiek sensu. I w tym sensie te dwa pojęcia niekoniecznie muszą być ze sobą skorelowane, ale mam wrażenie, znaczy pytanie do ciebie jest następujące, czy Frankl przedstawia jakikolwiek system aksjonormatywny, który pokazywałby jednak, że na przykład pewne sposoby realizacji sensu, czy potrzeby sensu, czy pewne sposoby transcendowania człowieka przez niego samego są, nie wiem, właśnie nieprawdziwe, tak, bezsensowne albo niesłużące człowiekowi. Tak, no właśnie. Przedstawiałem w prezentacji, że kompensowanie swojego życia w jakieś zdobywanie pieniędzy, w jakieś takie przyjemności, uciekanie w różne romanse. Dlaczego? Dlatego, że badania, jego doświadczenia z gabinetów potwierdzają, że ci ludzie staczają się jednym słowem, uciekają z uzależnień i tak dalej, staczają się, nie działa to. Po prostu można powiedzieć, że człowiek jest jakimś obiektywnym bytem w rzeczywistości i w kontekście do tego człowieka pewne rzeczy działają, pewne nie. No i można powiedzieć, te uciekanie w przyjemności i tak dalej, w kompensowanie jakichś swoich braków, nie działa. Jadąc tym wątkiem, który Zbyszek ruszył, ja mam wrażenie, że to nie jest wcale takie proste. Wczoraj jeden z wykładów dotyczył lotu nad Kukułczym Gniazdem. To jest film, który jest, z tego co wiem, kojarzony z takim nurtem psychiatrii jak antypsychiatria. Czyli generalnie mamy taką sytuację, pewnie z takich bardziej znanych nazwisk, którego można to podpiąć, no to będzie Foucault z historią szaleństwa, tak? Czyli generalnie czym jest choroba psychiczna? To jest pewien konstrukt społeczno-kulturowy. To znaczy generalnie my nie mamy chorego, my go uznajemy z jakichś względów za chorego, bo odstaje od pewnych norm, które myśmy sobie najpierw wytworzyli. No i właśnie. I potem uważamy, że my go generalnie leczymy, dlatego leczymy go z tego, co żeśmy sami uznali. I teraz, na gruncie antypsychiatrii można by było stwierdzić, czy można postawić taką, no może szaloną, ale ciekawą tezę, że być może najbardziej normalnym w świecie nienormalnym są ci, których my uznajemy za chorych. To znaczy, jeśli przyjmiemy, że świat jest chory z gruntu rzeczy,
to ucieczka w chorobę psychiczną jest niczym innym jak ucieczką w normalność właśnie. To znaczy, bo my tak próbujemy bardzo łatwo wartościować, że aha, no bo ci, którzy uciekają w uzależnienia, ci, którzy uciekają w jakieś, w coś, co my przyjmujemy jako dysfunkcjonalne funkcjonowanie, no to jest odstępstwo od normy. Ale dlatego, że zakładamy, że my jesteśmy normalni. To znaczy zakładamy, że mamy do czynienia ze światem normalnym i ucieczka od tego świata traktowanego przez nas za normalny jest nienormalna. Nie był. W przypadku uzależnień dochodzi to, że poza tym, że inaczej się zachowuje, jeszcze dochodzi ten biologiczny aspekt, bo po prostu niszczy swoje ciało. Zgoda. I tu jest, i tu jest cały problem, bo antypsychiatra na przykład generalnie ten wątek wywala trochę. To znaczy oni jakby nie bardzo chcą widzieć biologiczne komponenty. Wydaje nam się, że nasze ciało jest dosyć dobrym miernikiem obiektywności różnych takich założeń. Dlatego nie oszukujmy się, Frankl generalnie nie negował jakby biologicznego wymiaru psychiatrii. To nie było tak na zasadzie, odstawmy wszystkie leki, całe leczenie, chodźcie wszyscy na logoterapię. Nie, bo on sobie zdawał sprawę, że niekiedy to kwestia jest pewnych odruchów, pewnych zachowań. Mało, logoterapia nie jest dla każdego, bo jeśli ty masz zaburzenia na poziomie biologii, po prostu nie łapiesz pewnych rzeczy, no to sorry, logoterapia ci nic nie pomoże. No nie będzie jak z tobą nawiązać nawet jakiegokolwiek. Jako pomocnicze, ale nie. Tak, ale nie jako główne. Nie? To w tym sensie on na pewno by się nie wpisał w coś takiego. Trzeci wątek, który chciałem jeszcze szybko ruszyć, z tym redukcjonizmem, bo ja mam wrażenie, że tam jest. Znaczy, jeszcze ten redukcjonizm podrąży. Bo tu też jest cały czas pewna, mam wrażenie, ryzyko pewnego uproszczenia. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie w 100% siebie zredukować. Ja obawiam się, że redukcja jest trochę nam uniemożliwiania. To nie jest tak, że jak ja, nie wiem, ucieknę w dziki seks, czy w dziki hazard i tak dalej, to ja to robię tylko jako istota biologiczna, a tą sferę duchową, psychiczną to w domu zostawię. No nie, ona tam jest siłą rzeczy obecna. No przejdzie w te nieświadome, on właśnie mówił, że pewne nieświadome duchowe też konsekwencje, które mogą się odbić z czasem, tak? Tak samo jak w psychicznym. Okej, ale chodzi mi o to, że my generalnie i tak wszystko robimy w ramach trzech wymiarów, bo to nie jest tak, że pewne rzeczy robię tylko biologicznie. My nawet jedząc, nie sprowadzamy jedzenia tylko i wyłącznie do zapchania organu trawiennego. No nie. Na wymiarze psychicznym jakieś przyjemności. No właśnie, wymiarze religijnym, no to jeszcze będzie miało takie sfery, takie sakrum. Raczej to jest kwestia, podejrzewam, raz, w pewnej harmonii, dwa, myślę, że on z tym by się zgodził, jednak w myśleniu także w kategoriach hierarchii. Dlatego, że Frank się wpisuje w takie myślenie trykotomiczne. Ono w starożytności już funkcjonowało, tak? Mamy wymiar biologiczny, czy cielesny, mamy wymiar psychiczny i mamy wymiar duchowy. Ale one nie są wszystkie na tym samym poziomie. To raczej jest jednak pewna hierarchia. Warto tutaj wspomnieć, że Frank, i przyznawał się do tego otwarcie, bardzo czerpał z Maxa Schellera. Jego tutaj dorobku, jeśli chodzi o wartości i tak dalej. No, a to tam jest hierarchiczny. To było dla niego bardzo, 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 to była wielka dla niego inspiracja. Większa, można powiedzieć, niż te freudowskie i tak dalej pod względem filozoficznym. Więc tutaj właśnie te hierarchie i pewne wartościowanie nie jest mu dalekie. Ktoś jeszcze? No bo tak czy tak widzę, że na razie prelegenta nie mamy drugiego, także nie wiem, co jest. No to możemy pokontynuować. Możemy pokontynuować, jak ktoś ma jeszcze jakieś pytania. Daj nagrywać, bo jest tak ciepła, że jest. Jak uważasz? No. Możesz położyć. No i to, że się wyłączy. Jak wyglądała, mniej więcej taka jego propozycja terapii? Jak wyglądała? No, było kilka metod jego terapii, jeszcze raz nie pamiętam, pięć chyba intencji paradoksalnej. Jeszcze raz? Zastanowić się, jak było w sytuacji. Tak, na przykład czy taka drama, można powiedzieć, logodrama to się dokładnie nazywa. No, dramy są w ogóle powszechne w psychoterapii, ale tego logodrama, na przykład taka sytuacja. Powiedzmy, że siedzimy na terapii i proszę jedną osobę z Was, aby wyobraziła sobie, że jest już 60-letnią staruszką czy staruszkiem, nie ma dzieci, udało się wszystko
w życiu dopiąć i opowiedziała z perspektywy 60-latki, 60-latka o tym, jak widzi swoje życie, czy jest szczęśliwa i tak dalej. No i opowiada ci o tym. No i tu już zależne też jest od osoby, jak czuje te sprawy, ale raczej z perspektywy 60 lat, bez dzieci, kupę kasy, śmierć na karku. No niektórych ludzi może to ruszyć, tak? Taka sytuacja, takie doświadczenie graniczne. No i w tej sytuacji, w tej perspektywie niektórzy ludzie mogą na przykład nabrać sensu, gdy poświęcili się opiece nad swoimi dziećmi, na przykład chorymi, tak? Że widzą, że w tej perspektywie poświęcenie swojego całego życia opiece i ten trud był wart, tak? Bo nic większego nie ma sensu. A ja nie mam z tym żadnego problemu. Jestem sam, mam kupę forsy. Generalnie, nie wiem, jakieś relacje z innymi, miłość, tak dalej, to jest w ogóle jakaś bzdura. Tak wszystko ostatecznie szlak trafia. Co z życia użyłem, to użyłem. Stać mnie na opłatę, nie wiem, prywatnej opieki medycznej i tak dalej. To jest bardzo nihilistyczne. Dobra, może, ale chodzi o to, że być może, ale niekoniecznie. Ale na razie, ja... Wszyscy mają tak samo głęboki sens. Że sens, jakby sensami ludzie też się mogą ruszyć. To nie jest mogą, tak, jasne. Powołani do właśnie jakiejś misyjności, czy jak... poświęcania swojego życia. Myślę, że ludzie są, tak, owszem, odkrycie sensu łączy się z tym, żeby chodzić do pracy, zarabiać pieniądze i oglądać telewizję. I myślę, że to jest w porządku. Nie wszyscy musimy, tak mi się wydaje, że nie jest tak, że to musi być naszym każdego. Musi być właśnie prawdziwe, musi być zgodne z nim, ale nie musi być. Frank często też odwoływał się do pewnych koncepcji filozoficznych, na przykład do Heideggera, i wspominał o tym, że, podając przykład właśnie takiego życia się, że człowiek sobie żyje, tak, natrafia na jakąś sytuację graniczną, no i wtedy doświadcza tego, że o, moje życie nie ma sensu. I wtedy pojawia się często u psychiatry, u właśnie psychoterapeuty i na skutek tych... Co się stało? Na skutek różnych właśnie doświadczeń granicznych może się przewrócić i zadać sobie właśnie to pytanie, jakie moje życie ma sens. I właśnie myślę, że wtedy taka osoba, o której mówisz, Michał, ona się nie sprawdzi, bo ona jak trafi na taką terapię, to stwierdzi, no nie wiem, czegoś mi brakuje. Tak? Wiesz co, ale no, jak on rozpoznawał, bo tak, że te niektóre bodźce tak są fałszywe, są źle narakowe i tak dalej, ale nie szukał tego sensu. Gdyby on to rozpoznawał, no bo on jednak to silne założenie tworzył, że co jest dobre, a co jest złe, tak? Więc jak na propozycję, żeby takie, no bo taki pacjent, który przychodzi, no to mówi, że nie ma nic sensu, no może poza tak, jaranie jointów i picie prowca, tak? To jest jedyne zażycie. No i jak zmusić takiego typa, nie wiem, żeby on jakiś, szuka jakiś, nazwijmy to, sensu, tak, życia. Ja nie mówię tu tego ambitnego, tak, nie wiem, jakaś rodzina i tak dalej, ale coś... No to myślę, że Frank jednak by dążył do takich ambitnych celów, do ambitnych, absolutnych celów. Dążyłby do tego, żeby ta osoba spojrzała do przodu na swoje życie, żeby spojrzała, czy chce wieść takie życie, czy to jest dobre życie. Wątpię, żeby proponowała mu konkretne rozwiązania, bo to nie o to w tym chodzi, ale pewnie kierowałby taką stronę, żeby zobaczyć pewne znaczenie, pewne konsekwencje naszych wyborów i tego, co robimy, czy to na dłuższą metę jest dobre. To jest takie trochę też niezgodne z tą wczesną psychologią, tak? Jak widzicie, to psychologia to się mówi, no proste, panie, to. No i się pyta, no mówi, no to jest zaburzenie, tak? To jest spowodowane, nie wiem, że miałeś ojca alkoholika, no to jest to, że miałeś tam, nie wiem... To jest determinizm. Tak, to jest determinizm, to jest właśnie... Nie, Zbyszku, poczekaj, to jest kwestia teraz szkoły, jaką masz. To właśnie jest podejście humanistyczne, tak, humanistyczne egzystencjalne. Tak, to nazwijmy to, nie wiem, do takiego typowego psychologa, no to ci wprost mówi, no to ja wiem, tak, nie wiem, jesteś naukowcem, aha, no tu prawdopodobnie miałeś problem tym, że próbujesz rodzicom zaimponować, przez to jesteś nieszczęśliwy. Ale... Dobra, ale jest szkoła, jest takie podejście i wiem, że ono jest coraz bardziej popularne w psychologii. Które nazywa się PSR-em, czyli podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu. I generalnie ono się opiera na dwóch założeniach. Po pierwsze, najlepszym specjalistą we własnej sprawie jest sam klient, czyli ja nie jestem od tego, żeby tobie mówić, co masz zrobić. Ja jestem od tego, żeby na tyle ci pozadawać pytania, żebyś ty wyszedł i powiedział, aha, to ja zrobię to i to. I ja wtedy mówię, rebela. Jeśli tak uważasz, nie, to nie do końca jest coach. Chodzi o to, że
Tak, ja po pierwsze nie wiem, co w nim tak naprawdę siedzi. Ja dostaję tylko komunikaty. Być może on mnie okłamuje. No nie, no teraz to masz już takie te testy osobowości, że... Wszystko zależy od szkoły. No właśnie, druga rzecz. Ja wtedy nie biorę... Porządna terapia dzisiaj nie zaczyna się od pytań, tylko po prostu robisz test. Ale to dlatego, że najpopularniejsza jest behawioralna albo behawioralna poznawcza. Ona działa, nie? Ona działa, ponieważ... Ale właśnie problem jest ten w którym... Ja mam tam, nie wiem, miałem tam 1000 pacjentów i tą metodą wyciągnąłem 800, tak? No okej, okay. Tylko że Frank powiedziałby, fajnie, że działa, ale ona ci naprawia pewne odruchy. Nie spogląda na ciebie w całości, więc ona ci naprawi ten odruch, ale za chwilę wyskoczy ci inny odruch, pewna reakcja biologiczna, pewien mechanizm, który będzie procentowo. Znaczy, są pewne problemy, na które behawioryzm działa. Tak. To znaczy, nie ulega wątpliwości. No, jeśli mamy faceta, który nie wiem, jest w sytuacji, powiedzmy, kryzysowej, nie wiem, alkoholowej, samobójcie i dalej, to jasne, że nie będziemy z nim toczyć dysputy filozoficznej, bo on nie jest w ogóle w takim stanie, tylko raczej działamy... Ale to mówisz, że jest pijany? Nie, chodzi o to, że on jest na przykład tak zdegenerowany alkoholowo, że on w tej chwili nie jest w stanie dyskutować o tym, czy on chce zerwać z tym alkoholem, czy nie. No tak. Tylko my generalnie musimy zadziałać jakby... musimy zadziałać konkretnie na tą sytuację. Musimy go wyprowadzić z tej sytuacji i wtedy w miarę stanie na nogi, wtedy zaczniemy z nim gadać. Dlatego, że w tej chwili on jest... To jest trochę taka sytuacja, jakbyś z małym dzieckiem dyskutowała o tym, że no jednak zarabiasz za mało i nie stać cię na to, żeby... Nie, na prosty komunikat, bo mama ci tego nie kupi i tyle. I dobrze wiesz, że tłumaczenie małemu dziecku na przykład na środku sklepu, jak on się drze i awanturuje teraz, że no mama to jednak ma takie zarobki, a ma takie zarobki, bo społeczeństwo waloryzuje mamy pracę w taki sposób i to jest związane z polityką jakoś tam i światopoglądem, no to nie jest najlepszy pomysł na dyskusję z dzieciakiem. Jeszcze przypomniało mi się, jeśli chodzi o metoda sokratejska, to też jest jedna z metod logoterapii, czyli właśnie doszukiwanie się ogólnego sensu poprzez zadawanie odpowiednich pytań. Właśnie pytanie, to też mi się przypomniało. Jest też taka metoda intencji paradoksalnej, tak? Czyli na przykład, jeżeli się pocimy za bardzo i się boimy, że się będziemy pocić, czyli to pewien takie myślenie mamy notoryczne, to wtedy mamy skupić się na tym, żeby spocić się jak najmocniej się da, tak? Zapragnąć czegoś, czego się obawiamy. I to są takie metody, które mają pomóc bez uciekania się do farmakologii. Człowieka przekonać do tego, żeby akceptował siebie, jakim jest, tak? Żeby sobie za duży wyzwań tego nie stawiał. A to, czy mówisz, to raczej jest taki kierunek nastawienia człowieka, żeby raczej szedł w coś ambitniejszego, tak? Tak, ambitniejszego. To mnie przekonuje, bo powiedzmy sobie szczerze, no, są ludzie, którzy to kupią i będą to czyli, ale no, powiedzmy szczerze, jak jest takiego typowego Sepiksa, to raczej mu nie mówi, że nie, na przykład nauka, czy jakiś rozwój intelektualny to dla niego warto, tak? Dobra, okej. Okay. Tylko, że to nie musi być rozwój intelektualny, to może być rodzina dla takiej przeciętnej osoby, to też może być jakaś wartość, niekoniecznie. No, tak, powiedz, no, jakby nie patrzeć, no, nie ma co ukrywać, tak? Też kiedyś, żeby tak na rodzinę, to trzeba być bardzo zdrowym psychicznie i bardzo stabilnym, bo tak naprawdę to rodzina nie ma służyć. To jest chwilowa poprawa stanu. No dobrze, ale są takie wartości jak Bóg, są takie wartości jak społeczeństwo, państwo. Znajdą się jakieś wartości, które ludzie podzielają i właśnie na tych wartościach będzie się wtedy bazować, tak? Na czymś większym niż ja sam, na przykład, nie? O. I jeszcze zastanawiam właśnie nad warunkami skuteczności konkretnych sposobów pomocy. Dlatego, że jest wiele osób, które nie chcą szukania samodzielnego szukania odpowiedzi, tylko chcą gotowej odpowiedzi. Konkretnej. I na przykład jakby się zastanowić nad tym właśnie, która metoda jest bardziej skuteczna. Czy ta, kiedy komuś podamy tą odpowiedź, czy jednak kiedy ta osoba znajdzie ją sama? No to Frank by powiedział, że kiedy znajdzie ją sama, absolutnie, kiedy znajdzie ją sama, bo wtedy będzie jakoś tak z niego z wnętrza i tak dalej. A poza tym, no to właśnie w kontekście tych behawioryzmów, tak? Kiedy naprawimy jedno, no to nam wyskoczy gdzie coś innego. Na przykład mamy problem ze stresem, tak? Behawioryzm nam pomoże wyeliminować ten problem, zminimalizować na przykład tą potliwość, ale nie usunie naszego problemu, tak? Gdzieś psychicznego na przykład związanego z tym, że
uważamy, że jesteśmy nieprzekonujący albo nie potrafimy występować, tak? Bo wiarygodność ma się nauczyć jakby akceptowania siebie i... Ale słuchajcie... Tak, ale na takiej płaszczyźnie bardzo konkretnej. No załóżmy, że... A nie, w tym sensie w ogóle. ...psychologa, behawiorysty, strasznie brzydka dziewczyna, ale to naprawdę no po prostu obiektywnie... Czy to psychologa, czy to psychoterapeuta? No czy to psychoterapeuta. No i czy uważacie, że to jest... W porządku, że ten psychoterapeuta mówi, że ważne, żeby siebie akceptowała. Nie do końca w porządku. Bo on jeszcze powiedział takiego sobie, a co może zrobić, znaczy nie, on powie, co chce zrobić, żeby poprawić swój nastrój, swoje samopoczucie. Nie tylko przez akceptację siebie, ale powie ci drugą stronę, ale co może zrobić fizycznie, żeby czuć się atrakcyjny. No dobra, ale jak idziesz do. Nieważne, co o tobie wszyscy mówią. Wszyscy mogą uważać, że jesteś nieatrakcyjna, ale ważne, że ty się akceptujesz. Uśmiechnij się do siebie. Pytanie, czy psychoterapeuta ci w ten sposób powie? Bo po pierwsze, owszem, jeśli chodzi o narzędzia czy pewne metody, to psychoterapeuta ma nad tobą przewagę, dlatego że ty tych metod nie znasz. Jeśli chodzi o odpowiedzi, ja mam wrażenie, że to jest też element związany z tym, dlaczego popularne jest takie podejście właśnie jakby nie oparte na roli guru psychoterapeuty. Ale czy przyjmują taką? To jest inna bajka, ale właśnie na jakiej podstawie my przyjmujemy, że psychoterapeuta ma lepsze kompetencje do rozstrzygnięcia na przykład problemu, nie wiem, sensu istnienia albo istnienia Boga niż ja? Znaczy, nie wiem, no nie ma. To są ogólnoludzkie pytania, to nie są pytania takie, na które można uzyskać lepiej. Zgoda. I dlatego na przykład wielu psychoterapeutów będzie twierdziło, że niezależnie od tego, jaki oni mają światopogląd i jaki ja mam światopogląd, oni mi są w stanie pomóc, bo będziemy rozmawiać na narzędziach, a niekoniecznie będziemy rozstrzygać konkretne rzeczy, bo on nie od tego jest. Mało tego, wielu psychoterapeutów nie będzie chciało tego rozstrzygać z prostego względu, bo oni musiałby wziąć za to odpowiedzialność. To jest prawda. Jeśli ja komuś powiem, że chłopie, no co, no istnieje Bóg, powinieneś się nawrócić, powinieneś tak zacząć żyć i tak dalej, to ja biorę odpowiedzialność za to, jakie on decyzje w tym podejmie. A jak on mnie zapyta, a jaką masz pewność, to ja powiem, to ja uczciwie muszę powiedzieć, ty słuchaj, żadną, wierzę w to. A on powie, no to super. No, badania potwierdzają, to super, że no, psychoterapeuci i specjaliści różni unikają pytań o właśnie problemów. Kwestii wiary, chociaż Frank no, uważa, że to jest bardzo ważna sfera. Znaczy nie, oni będą z tobą rozmawiać, tylko na zasadzie tak, powiedziałeś mi, że wierzysz w Boga, okej. Jaki masz w takim razie na przykład obraz Boga i tak dalej. To czy ja jako psychoterapeuta w tego Boga, w którego klient wierzy, czy nie, wierzę, czy nie wierzy, nie ma żadnego znaczenia. Dla niego to jest istotne, więc bazujmy na tym, co on mi powiedział jakby, tak? I tyle. Chodzi o to, że to jest zresztą też bardzo istotne, że ja jako psychoterapeuta mam dostęp do klienta tylko o tyle, o ile on mi się poodsłania. Ja na przykład bardzo zastanawiam się, w jaki sposób psychoterapeuci sobie radzą na przykład z terapią dotyczącą związków. Przychodzę i mówię, że ta wstrętna dziewczyna mnie rzuciła, ona jest w ogóle świnią, ble, 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 ble i tak dalej, ale niestety zapomniałem powiedzieć o tym, że ją straciłem. I on o tym nie wie, ale wielką świnią jest w ogóle ona. Ale jej nie było na tej terapii, więc ona nie może powiedzieć też niczego, a on musi... Dlatego chyba raczej się wspólnie prowadzi. Okej, ale załóżmy, że ta kobieta nie chce przyleźć na tą terapię, albo mnie zostawiła, ja przelazłem sam. I teraz przedstawiam, no nie oszukujmy się, skrojony na moją miarę obraz, no bo nie chcę się przyznać, że to ja jestem świnią, mnie zostawiła przeze mnie. No i teraz, jakie szanse psychoterapeuta ma zweryfikować, czy ja mówię prawdę, czy nie? Wiesz, co on może zaproponować, że no, jeżeli tutaj tak się nie pasuje, to... Ale to co? No bo przedstawię mu tylko jeden obraz, tak? To czemu w takim razie, jak jest taką świnią i tak dalej, tak się emocjonuje, czemu wywołuje... Po co z nią jest? No dobra, no, okej, okay. I będzie mi zadawał pytania, ale chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że on bazuje tak na obrazie, który ja przedstawię. On nie ma możliwości pójść do mojego życia i zobaczyć, aha, panie, pan żeś mnie okłamał, bo coś tam. Bo chodzi o to, że, i żeby było jasne, psychoterapeuci z tego co wiem, mają też mechanizmy obronne. Na przykład jednym z mechanizmów obronnych przed manipulacją także ze strony klienta jest na przykład taka sytuacja, że dobry psychoterapeuta powinien się zorientować w momencie, kiedy ty się od niego zaczynasz uzależniać. Czyli na przykład generalnie problem rozstrzygnąłeś, ale po prostu fajnie ci się przychodzi na kawcie popierdzielić,
I dlatego przyłazisz. W pewnym momencie taki dobry psychoterapeuta powinien przeciąć to i powiedzieć bardzo, bardzo dziękuję, wykonaliśmy pewną robotę, ale ja z panem dalej nie mogę pracować, bo dalsza praca już jest tak naprawdę negatywna dla pana, nie? No czyli ta sfera, też do tej religii chciałbym wrócić, no jest bardzo istotna w naszym życiu, w ogóle wiara. Jest to jakieś absolutne poszukiwanie sensu, odpowiedzi na pytanie o śmierć i tak dalej, więc tutaj u Frankla znaczyło to bardzo wiele, nie ograniczał się tylko do tego wymiaru, tak jak inne podejścia, więc no chętnie podejmował ten temat, jeżeli miał jakoś pomóc w tej terapii, którą... Zapytając, żeby było jasne, ja akurat osobiście nie bardzo wierzę w coś takiego jak neutralna światopoglądowa psychoterapia. Nie bardzo coś takiego kupuję. Mało tego, wiem, że są na przykład, no bo jak się przychodzi do psychoterapeuty, bo jasne, sam nie przychodziłem w psychoterapii, ale z rozmów z psychologami czy z psychoterapeutami, no istnieje, jest coś takiego na przykład jak pierwsze spotkanie rozpoznawcze. I albo podpisujecie kontrakt na współpracę, albo nie podpisujecie. Jest sytuacja taka, możliwa, gdzie na przykład zarówno klient, jak i psychoterapeuta powie, no bardzo mi przykro, no z panem nie będę w stanie pracować, tak? Ja pamiętam, zadałem kiedyś, chyba Margasowi nawet zadałem takie pytanie, mówię, no dobra, wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie człowiek, który mówi, że no nie wiem, jestem homoseksualistą, ale chciałbym się nauczyć z tym żyć, chciałbym być lepszym homoseksualistą i tak dalej. A mówię, no ale ty na przykład się nie zgadzasz z taką wizją. No to Margas mówi wtedy uczciwie, słuchaj, nie mogę ci w tym pomóc, no bo musiałbym pracować na czymś. Tak, znaczy to nie, no to jest po prostu konkretny kontrakt, tak? To znaczy, czy będziemy w stanie współpracować razem, czy nie. No, robimy wstępne rozpoznanie. Są psychoterapeuci, z tego co wiem, którzy pierwsze spotkanie robią za darmo. Są tacy. To znaczy, bo ono jest po prostu rozpoznawcze. Na czym chcesz pracować i czy ja jestem w stanie tobie pomóc. Czy ja generalnie na przykład się zgadzam z pewnymi rzeczami, nad którymi ty chcesz pracować, czy też uważam, że one są na przykład dla ciebie szkodliwe i w tym sensie nie będę w stanie ci pomóc. No bo nie, bo mamy różne... Tyle, nie? Myślę, że w tym wszystkim jest bardzo ważne to, że Frank nie zakłada, że jedni ludzie mają tą potrzebę, a drudzy nie mają tej potrzeby, bo wszyscy mają potrzebę tego sensu i dążenia do jakiegoś sensu, tylko nie wszyscy mają ją uświadomioną i nie wszyscy jeszcze na tym poziomie są, żeby się nią w ogóle zajmować. Niektórzy mogą jeszcze być na tym etapie, że sobie jakoś kompensują, bo my właśnie wypieramy różne nasze problemy i w ten sposób no, próbujemy jakoś żyć, nie biczować się za swoje życie, za swoje błędy, więc tutaj myślę, że to też jest dość istotne.